Dzisiaj będzie na wesoło. Wpadł mi w ręce taki makaron, a sos będzie z tego, co miałem w lodówce. No to zaczynamy. Szynka w paski, ciach, 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 ciach i na patelnię, sio. Poszła teraz czerwona cebulka w kostkę, bach, pokrojona, świetnie. Pieczarki też w kosteczkę, ciach, ciach, ciach. To będzie sos do tego spuki makaronu. Czosnek w kosteczkę, tak samo, szyneczka już się wytapia. Robimy gotowe, dobra, szynka podsmażona, do tego cebula i czosnek. I pieczary, łup, niech to się wszystko razem podsmaży. Pieczarki niech troszkę puszczą wodę i dodaję przyprawy. Macie je wszystkie na końcu, fajtne, bo lubię. Teraz jeszcze odrobina wody, z gotowania makaronu oczywiście. Pomidory z puszki, bo też gdzieś tam się w lodówce zaplątały. No i do tego straszny groszek zielony. Ale jest, wrzucone, dobra, dusi się. Świetnie, teraz jeszcze tak mniej więcej setka wody z gotowanego makaronu. I gorący, gotowany makaron. I bełtamy. Pach, 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 pach. I tak to wygląda halloweenowy makaron. Taki śmieszny trafiłem w jednym z marketów. Gotowe do nałożenia. Zobaczcie. Pięknie pachnie. Jeszcze na wierzch tylko troszkę zielonej bazylii. Posypcie serem żółtym jak macie. Ja nie mam, bo nie kupiłem, zapomniałem. Ale życzę Wam smacznego i proszę o podzielenie się opinią.